No po naszych dwóch ostatnich nieudanych meczach na pewno zagraliśmy zdecydowanie lepiej. Myślę, że no dużo nadrabialiśmy oczywiście ambicją, zaangażowaniem. Myślę, że tym zaskoczyliśmy troszeczkę zespół tutaj gospodarzy. No natomiast widać, że zespół tutaj Janusza po przerwie się ogarnął i z kolei oni przeważali zdecydowanie, ale to my mieliśmy sytuację stuprocentowe na kolejne bramki, no i nie wiem, troszeczkę może zabrakło doświadczenia, żeby takie sytuacje wykorzystywać. Myślę, że żeby zawodnicy mieli takie sytuacje mieli, to by je wykorzystali. No także no, cieszymy się z tego punktu, chociaż czujemy też niedosyć i wściekłość, że daliśmy sobie wydrzeć zwycięstwo w tym meczu. Dziękuję. No przede wszystkim muszę powiedzieć, że pierwszą połowę przespaliśmy. Jeżeli chodzi o zaangażowanie, o agresję, to była na bardzo niskim poziomie. Byliśmy bardzo czytelni w grze ofensywnej, z tobą bardzo mądrze ustawiony w defensywie. Bardzo groźnie kontratakował po naszym błędzie Adriana Morowca przy bocznej linii. Uzyskali prowadzenie i rzeczywiście w drugiej połowie też bardzo groźnie kontratakowali. Na pewno druga połowa była zdecydowanie lepsza w naszym wydaniu. Było dużo akcji strzelających, było przede wszystkim sporo pojedynków, dużo agresji, ale Stomil bronił się mądrze. Gdybyśmy, podejrzewam, narzucili takie tempo, nie wiem, od 20 minuty pierwszej połowy, to być może, że w końcówce byśmy jeszcze złapali. Ale tak jak trener Jabłoński tutaj powiedział, na pewno Stomil miał swoje sytuacje, mógł strzelić decydującą bramkę i mecz mógł wygrać. Myślę, że bardziej druga ręka w polu karnym zasługiwała na rzut karny niż ten pierwszy podyktowany przez sędziego. No, pierwsza bramka była z tym wypadła po ewidentnym błędzie młodego Księżniakiewicza, który dał prezent, choć łęce, tak? I drugie pytanie, jakby też z tym związane, co z tym piłkarzami, kiedy oni wrócą do gry? To znaczy, no faktycznie z poprzednim meczem wypadł Kevin LaFrance, wypadł Dawid Smuk, liczyłem też na Grzeszka Barczaka. No ale są to mikrourazy. Następny mecz myślę, że cała trójka będzie. Rzeczywiście tą defensywę mieliśmy troszeczkę zdekompletowaną. Debiutował Budzyński w bramce. Uważam, że dobry mecz zagrał. W drugiej połowie wybronił na pewno sytuację, która mogła przeważyć o losach meczu. Co do bramki dla Stomily, to uważam, że Kuba Księżniakiewicz, to można powiedzieć, dopiero drugą asystę zaliczył. Przy tej bramce, bo przede wszystkim pierwszą to Adrian Mrowiec, który miał piłkę na nodze i spokojnie mógł wybić aut, a jeszcze szukał dogrania do tyłu. I tutaj skrzętnie zawodnik Stomilu to wykorzystał. Na pewno te zmiany w obronie nie służyły ku temu, żebyśmy stwarzali gdzieś tam od tyłu takie bezpieczeństwo. Graliśmy dosyć nerwowo i sporo strat takich nawet niewymuszonych było. Są jeszcze pytania? Jeśli nie ma, bardzo dziękuję. Dobrze.